Studio Panama, Szczepan Bartoszko, dzień dobry. Dziś w naszym programie m.in. o wzruszających pożegnaniach młodych w panamskich diecezjach, o pielgrzymach w Panama City, a także kilka ciekawostek o Światowych Dniach Młodzieży. Zakończyły się dni w diecezjach, które poprzedzają centralne wydarzenia Światowych Dni Młodzieży w Panama City. Kilka dni wystarczyło, aby poznać się, polubić, zaprzyjaźnić. Młodzież w Los Pozos żegnało całe miasto. Rozstaniu towarzyszyło wiele emocji, uśmiechów, ale i łez. Wojtek Świerc. Nastały teraz bardzo smutne i wzruszające chwile, a więc chwile rozstania. Mnóstwo osób jest płacze, że to jest już ostatnie nasze spotkanie. Biją dzwony, żeby nas pożegnać. Tu już pakujemy nasze bagaże. Po prostu w Los Pozos było cudownie i jeszcze raz cudownie. Ludzie niesamowici, kultura niesamowita. No, aż żal wyjeżdżać, żal, no ale cóż, tak jest los. Teraz ruszamy do Panama City na dalsze przeżywanie Światowych Dni Młodzieży. I los acompañe siempre. Amen. Buen viaje. Gracias. Dni w diecezjach za nami. Co o tym czasie sądzą młodzi Polacy? Minęły dni w diecezjach. Jaki to był dla ciebie czas? O, to był czas bardzo obfity w emocje, ale też w dużo radości. Zaczęło się od zgubionego bagażu, czyli najgorzej chyba jak mogło, ale Panamczycy z Los Pozos bardzo mi pomogli. Nie spodziewałem się, że wydadzą na mnie własne pieniądze, aby kupić mi potrzebne ubrania. Na pewno nie zapomnę też parady w Chitre. No, chyba nikt nie spodziewał się aż takiego wielkiego rozmachu. No i zakończyło się wszystko meczem. Polska wraz z Francją stanęła na czele drużyny Deportivo Los Pozos. Niestety przegraliśmy ten mecz 2-3, ale mimo to było to cudowne 7 dni. Czy wyjeżdżając był płacz? Nie, łzy były powstrzymane, ale w głębi serca było wzruszenie. Rozumiem, że były to łzy szczęścia, tak? No, tak, oczywiście, aczkolwiek też no, trochę smutku, bo jednak chciało się jeszcze zostać. Chciałby się jeszcze zostać. To słowa, które często pojawiają się w rozmowach. Nic dziwnego. Młodzież przyjęta została w panamskich domach i parafiach z ogromną otwartością i życzliwością. Dziś młodzi pielgrzymi są już w stolicy Panamy. To tutaj, w Panama City, spędzą kolejnych kilka dni. Dotarliśmy do Panama City. Znajdujemy się w punkcie rejestracji. Teraz nasza grupa tam z tyłu jest rejestrowana i będziemy później rozsyłani do miejsc, w których mieszkamy. Jeszcze nie wiemy, czy to będą rodziny, czy to będą gdzie jakaś szkoła, placówka. Nie wiadomo. Mam nadzieję, że to w miarę szybko, płynnie pójdzie, bo już nie mogę się doczekać, gdzie będę mieszkał. Dziękuję Wojtku za Twoją relację. Światowe Dni Młodzieży mają bardzo bogaty program. W kolejnych dniach obok spotkań z papieżem Franciszkiem odbędą się katechezy w grupach językowych, festiwal młodych, pielgrzymi będą mieć także do dyspozycji specjalne strefy spotkań. Między innymi strefę pojednania z sakramentem pokuty oraz strefę powołaniową, gdzie można poznać różne wspólnoty i ruchy, a także zgromadzenia zakonne. W Panama City pielgrzymi wzięli udział w mszy otwarcia. Dziesiątki tysięcy młodych osób z całego świata modliło się wspólnie. Proszę tylko spojrzeć.
Na koniec dzisiejszego wydania Studia Panama kilka ciekawostek. W Światowych Dniach Młodzieży bierze udział 200 kardynałów, 700 biskupów, w tym 12 hierarchów z Polski. W Panamie jest m.in. arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski, metropolita gnieźnieński, arcybiskup Marek Jędraszewski, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz biskup Andrzej Siemieniecki, wrocławski biskup pomocniczy. Wydarzenia w Panamie relacjonuje 4000 dziennikarzy. Z Polski akredytowało się 70 przedstawicieli mediów, w tym dwóch dziennikarzy EWTN Polska. W ramach Rejsu Niepodległości do Panamy przypłynął nasz Dar Młodzieży. Przy żaglowcu odbędzie się jedno z polskich spotkań. Na statku zostanie odprawiona także msza święta. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Was. Więcej informacji możecie znaleźć na naszej stronie internetowej ewtn.pl. Zapraszamy także na nasze profile w mediach społecznościowych. Tam m.in. do obejrzenia codzienny vlog naszych reporterów prosto z Panamy i wiele innych ciekawych materiałów. Następne Studio Panama już jutro. Do zobaczenia.